Zawsze trzeba trenować przewracanie. Przewracamy się. Dobrze. Jeszcze trochę to kaczora rozwalisz. No, tym butem. I wtedy to od ciebie zależy właśnie. Czy ty się przechylisz i przewrócisz, czy będziesz jechał prosto? Nie chciałbyś takiego brudasa? Nie. A ja lubię takiego brudasa. Tylko nie, wiesz, najgorzej to go myć. Siema, siema, przyjechał Kuba na trening i zaraz będziemy kombinować z tą jego manetką, żeby chociaż sobie coś tam ruszył. Może po tych błotkach pojedzie i też upieprzy tą MRF-ę swoją. Ma taką ładną, wylalaną, czystą. No, oprócz tego jednego plastiku, który mu się rozwalił przypadkowo. Sława z nie w temacie, nie poprawia mnie, kto rozwalił tą osłonkę od wydechu. Nie wiesz? Nie widziałeś, dobrze. Brudną masz tą bluzę? Nie, czystą masz. O się oczepałem. Ale coś słabo po tym błocie jechałeś, bo ten mój jest mocniej wywalony. Oszukiwałeś. Przejechałem przez wodę. A, no ja też przez wodę przejechałem. Nieciekawie. Dobre. Drugi nauczyciel się pojawił. No. Ale już jedzie. Będę oglądał filmy potem. No. Nara, Sławek. Musimy otworzyć kranik. Coś ciężko chodzi, daj, ja ci pomogę. Dobrze. Okej. Okay. Teraz my zapalimy bez sania, wiesz, bo on cały czas stoi na hali i my taki błąd popełnialiśmy, wiesz. No i teraz sobie usiądź. Już masz lepszą wprawę w tych butach, nie? Bo wczoraj widziałem, jak biegałeś, nie? Dobra. No i teraz spróbujemy go kopnąć. Spróbuj. Tak, wejdź sobie i mocno. Dobrze. Jeszcze raz mocno. Ja trzymam. O, dobrze. Mocno. Dobra, to ja spróbuję. Ja mam robotę, żeby go zapalić. Mogisz? No. Aż wyrwałem plastik. No. Jest, a kopnij mocno. No to musisz go postawić na dwie nóżki, żeby stał. Teraz on wtedy ma lepszą dźwignię. Musisz stać na nóżkach, a ty trzymaj kierownicę. A to już też tak próbowali. No to najlepiej. Bo ale wtedy też. Największą... Nie, tak też próbowali. Ale spokojnie. Na gwiazdkę spróbujemy zapalić, nie? Spokojnie. Dzisiaj będzie odpalić. Dobra, no to przygazuj lekko. Ale lekko. Jeszcze. Mam takie. Trzymaj. Nara. Jeszcze. Dobra. I jak jedziesz, to tak właśnie gaz delikatnie wdaje. Jak mam naprawić to przewiercę otwory i na trytytki to tutaj będziesz miał, już na następny raz będziesz miał gotowe. A jeden widz podpowiedział, żeby podpisać i zostawić na licytację. A jeszcze jeden podpowiedział, żeby na taką taśmę skleić. Ale my zrobimy na trytki. No.
zawziąłem się po prostu na ten gaz, żeby go zablokować totalnie, mocno, żebyś nie mógł przekręcić, wiesz, ewentualnie jak już, to z dużą siłą, bardzo dużą. Tak tymczasowo, dopóki ja nie wykombinuję tutaj blokady jakiejś. Chociaż ja w śrubki to nie wierzę. To się zawsze może wykręcić. Muszę być pewny, że jest wszystko dobrze. Teraz wyleciał i zlądował i wyleciał. O, fajnie. To o to mi chodziło właśnie. Zużyję całą taśmę do tego. Ale to ty siłą jaką robisz? Małą. To dziecka ma być. Ale on zobacz, ma dużą siłę. No to zaraz ja biorę zobaczymy pod niego. No zaraz zobaczymy. No. Nic nie patrz. Pod kubek chyba sam musi sobie, nie? Sprawdzić. I na razie tak zrobię. Po mojemu. Teraz sobie tutaj przejdź i delikatnie gaz dodaj, ale delikatnie, nie rękawice Klaudia, żeby były, nie? Delikatnie. Możesz? Nie. No i o to chodzi. Masz gotowy motocykl do jazdy. Poprosimy o rękawice. Wiesz? Słuchaj, ja ci tutaj wytłumaczę, o co chodzi. Założysz rękawice, założysz kask, bieg sobie dasz do góry, albo ja ci dam. I delikatnie sobie będziesz jechał tak bardzo powoli, prawie że nie poczujesz, że jedziesz. Ja będę cię trzymał. No słuchajcie, na małe dziecko no jest trudno dopasować wszystko. I rękawice, i bluzę, spodnie, buty, kask to jest najgorszy problem. Za kaskiem czekamy ile? Miesiąc czy półtora? Chyba z półtora miesiąca, nie? Dobra, siadaj. Dobrze. Wróć mi na podnóżki. Dobrze. Gazu tam na razie nic nie rób, dobra? Okej? Okay? Tylko się trzymaj. Dobra. No i teraz ja zrobię to tak. O i zobacz. Trzymaj kierownicę. Trzymaj kierownicę. O, trzymaj, trzymaj. Tak jak na rowerze będziesz jechać, okej? Okay? Trzymasz? No. Ale żebyś się nie... Rozumiesz? Jak na rowerku. O, steruj, steruj, dobrze! Dobrze! To nie za mocno, kierownicy no to nie trzeba z motocyklu, dobra? Gazu nie dodawaj za dużo. W ogóle. Tam w ogóle nie dodawaj, on idzie swoim pędem. Tylko ty masz się trzymać, ale żebyś nie bujał mi się. Trzymaj pozycję. Siedzącą, ale tak, żebyś wierzył. Dobra, zahamuj hamulcem. Dobra. To jeszcze raz jedziemy, dobra? Twój hamulec. I trzymaj się, no. Tak, żebyś wyszło sobie kierownicę. Dobrze, ale nie za mocno skręcaj, lekko. O!
I tu nogę już powinieneś wystawić, nogę. Dobrze. No to jeszcze 2-3 treningi będziesz sam mieć. Pamiętaj o kierownicy, trzymaj. Noga. Dobrze, o kurde, idealnie. Dobra. Blisko silnika trzymaj nogi. Wow, ale trzymaj się, równowaga. Tak jak wtedy, ja cię nie trzymam, jedziesz sam. Dobrze, super. Idealnie. Mi się ciągle udaje na inną stronę. Dobra, no? Hamulec. No, ale ci powiem, że musisz trzymać taką równowagę. Jeszcze próbujemy, czy przerwa? Przerwa. Przerwa? Dobra. Bądź. No to zejdź. Na luchę zejdź. No. I było gorzej. Zawsze trzeba trenować przewracanie. Przewracamy się. To pokrzywa to twój wróg, a tak to jest dobrze. Także pamiętaj, jak się przewrócisz na motocyklu, to się nic nie dzieje. Ja też przerwę robię. Patrz, jak jedziesz motocyklem, nie? To musisz... Ja muszę ci powiedzieć tak. Musisz tą kierownicę trzymać i skręty kół robisz małe. Takie małe, dopiero jak chcesz zakręcać, ty się jeszcze tego nauczysz. A każdy mocny skręt będzie cię wyprowadzał z równowagi, bo jest niska prędkość, wiesz? Musisz sobie właśnie to robić z tą kierownicą. Pamiętaj, tu jest wyłącznik awaryjny, jak coś ci nie pasuje, to go wyłączasz. No. No udało ci się. Jeszcze parę prób zrobimy i będzie dobrze. Musiałem, wiesz, usiąść i zobaczyć przy takiej wolnej prędkości, jak jest. Musisz po prostu tą, jak wolno jedziesz, na razie, bo ja cię nie puszczę na razie szybko, wiesz. Bo... Ale spróbujemy trochę szybciej, to wtedy on jest bardziej stabilny, wiesz. A jak wolno, to tak zauważyłeś, musiałeś, żeby się utrzymać, musiałeś ruszać kierownicą mocno, nie? To dobrze, dobrze robiłeś, bardzo dobrze. Zadowolony jestem. Dobrze, 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 dobrze. O, i to kałuży. Dobrze, dobrze, stachem. Dobra. Dobrze, prosto, jedziemy prosto. Dobrze, idealnie, perfekt. Hamulec. Dobra, wyłącz. Perfekt, teraz było dobrze. Siadamy. Ojeny, stopa. No teraz było dobrze. Teraz się już nie bujał. Widzisz, ile to jest nauki? I co poprawiłeś? Co zrobiłeś, żeby było teraz lepiej? Znowu lekko. No widzisz? Czyli... Jeszcze lepiej, nie? No, no, czyli motocyklista musi być jak chirurg.
i gazu delikatnie czasami, jak potrzeba. Tak, kierownicą delikatnie jak potrzeba. Super, jestem zadowolony. Pionez. Żółwias. Co? Ten ostatni raz. Ostatni raz. To pożegnaj się ze wszystkimi. Nara. Hejos. Hejos. Ja wiem, że to jest trudno, bo jest mała prędkość, no ale nie puszczę cię teraz, bo się przewrócisz. To wiem 100%. Bo nie sięgniesz do ziemi. Nie. Jakbyś sięgał, to by było prościej, nie? Bo by sobie nogi wystawił i bym mógł sobie tak jechać i nogą się podtrzymywać, nie? A to w przyszłym roku, ale ja już cię nauczę, że zobaczysz. Jeszcze 2-3 treningi, 2-3 jazdy. Tylko żebyś się skupił na tym, że to jest rower. No. Kierownica od roweru. Jak wolno jedziesz rowerem, to musisz trochę poruszać, bo inaczej to też się przewrócisz. Musisz nogę wystawiać, nie? A jak tak na szybciej do mnie dojedziesz, to ja cię zawsze mogę przechwycić i złapać. No, jak ruszysz. A jeszcze jest kwestia ruszenia, nie? To jest też trudne. Bo trzeba, wiesz, równowagę od razu łapać i jechać, nie? Im więcej gazu, tym bardziej motocykl jest stabilny, a jak będzie mało gazu, no to samą siłą rzeczy on się po prostu przewraca, nie? Tak samo z rowerem. Jak nie podtrzymasz się na nodze, no to się przewrócisz. Co, lepiej na silniku, czy lepiej jak pcham? Ale nie mogę wymyślić. No to nie wymyślaj. To nie było pytania.